Dzień dobry, gospodarz. Nie mam podrazu w telefonie, w czym mogę pomóc? Halo? Halo. Tak, dzień dobry. Halo. Proszę pani, bo tata się wstydzi, a my pizzę chcemy zamówić. Numer telefonu poproszę. Tato, numer telefonu masz podać. A po co numer? Tata pyta. Do kontaktu. Do kontaktu. Proszę pani, już dyktujemy. Słyszy pani? Słyszę. 6. Tak. 6. Tak. 6. Tak. 3. Tak. 2. Tak. 6. Tak. Czemu się pani śmieje? No się uśmiecham po prostu. Ja panią też. 6, 6, 6. Tak. 3, 2. I co dalej było? 3, 2, 6. Tak. 2, 1, 2. 2, 1, 2. Dobrze, jakie to jest miasto? Co? Jakie miasto? No jakie miasto? Wrocław, a pani pijana chyba jest. Nie, niestety, bo jestem w pracy. Wrocław, na jaki adres on byś dostała? No to na jaki adres ona się pyta? I proszę pani? Tak? To jest ulica Mickiewicza. Tak? Co pani się śmieje? Jak ja słyszę, że pani się śmieje? Mickiewicza. Mickiewicza. Tak. 6. Mickiewicza 6, tak? 6, 14. Dobrze, sekundkę, dobrze? Proszę pani, nie, ja jeszcze nie powiedziałam, jaka pizza, co sekundkę? Ja, proszę pani. Chwileczkę, bo nie mam tej ulicy. Muszę zobaczyć, czy to jest w naszym rejonie dostaw. Ja bym chciała, proszę pani, taką pizza z sosem pomidorowym. Tak? Pizza z sosem pomidorowym. No jak każda pizza? Picorello. Picorello, tak. Picorello. Szyna. Tak. Szyna. Tak. Pieczary. Tylko muszę niestety tutaj panią zmartwić, ponieważ to jest poza naszym rejonem dostaw. Nie jest. To jest, proszę pani, pieczary. Naprawdę to jest poza naszym rejonem dostaw, niestety nie dojedziemy. Tak to pani mówi.